Siema, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Śpimy. Znowu dzisiaj drugi odcinek nagrywamy. Bo my zawsze tak nagrywamy jak dwa odcinki. Zawsze no, to jest czasem nasza trzy, ale czasem dwa. Tak, znowu dlatego dzisiaj znowu tak jesteśmy tutaj razem. IRL, jeżeli wam się nie podoba tego typu forma, trudno, jutro będzie inny. Jutro będzie normalnie. Witamy na kanale Śpimy, na którym? Wrzucamy filmy codziennie o godzinie 22. Poza tym jest playlista, możesz sobie odpalić film jak idziesz spać, żeby tylko nasze filmy leciały. Albo nie wiem, sprzątasz mieszkanie na przykład, różne rzeczy się zdarzają. A wiesz, że znowu chcę spać, kurwa, ja wstaję, tak? Dzisiaj wstałem o 6:30. Ale nie, się rozbudziłem jeszcze. Macze mi zrobił Dawid, możecie mu podziękować za mnie też w komentarzach, zrobił mi macze. I ma urodziny dzisiaj, a przedwczoraj miał już, nagrywaliśmy. No bo nagrywaliśmy wczoraj dwa odcinki, na dzisiaj, na jutro, to idzie jutro dopiero. No tak, tak, tak. Nie, to no idzie tak. Pojutrze. No. Kurwa, ale pojebane. Jutrze, no. A do, czekaj, a jak nagrywamy po dwa odcinki dziennie, to kiedy nam się skończy, że wolność będziemy mieć? No w przyszłym tygodniu musimy po trzy nagrać, rozpisałem to w kalendarzu, nie wiem czy się dodałem do tych Arek wydarzeń. W ogóle się masz zobacz, czy ci wyskoczyło powiadomienie, że co? Mamy... Nie, nie wyskoczyło ci, może wyłączone. Bo robiłem na kalendarzu iCloudowskim wszystko, masz, ale może powiadomienia masz wyłączone. Dzień babci, bo to też pisałeś, dzień dziadka i dzień babci? Tak. No i pododawałem go do wydarzeń, że mamy ustalone, kiedy nagrywamy. No, trzeba nie nagrać. To będzie przejebane. Jutro oglądamy, jemy. Jutro oglądamy? Jutro oglądamy. Ile odcinków? Sześć. Co kurwa? No. A jutro muszę nagrać na jacha jedną rzecz. Ale nawet to o 16 piłeś, kurwa, się budzę o 6. No stary, tak. To ja będę już miał połowę dnia. No wieczorem, no później się śpimy. A kiedy wstajesz się o 12? Nie, po 11 chyba. No. Kurwa, ale długo. No bo nie mogłem zasnąć wczoraj, bo mi się chciało spać, a nie mogłem zasnąć, to było pojebane dziwne. A mi się chciało spać stary, mega. Położyłem się o 1:00 i mi się chciało spać, tak mega. No i zasnąłem i tak pół spałem. I godzinę później budzi mnie taki pierd mój mocny, kurwa, że aż myślałem, że się zesrałem. Ja, i musiałem stać do łazienki zobaczyć, wiesz? Realnie. Kurwa. Nie, ja kocham, kurwa, ten tryb, że i będę go podtrzymywał najbardziej jak się da. Ja no, dzisiaj mi Dawid pokazywał przed nagraniami, teraz takie ładne tutaj jest okno i taki wschodzik piękny. Słońca, kurwa, o 6 rano jest zajebisty. O 7, gdzie wcześniej to o tej godzinie się szło spać. Ja nie ustawiam, ale wyobraź sobie, że ja nie ustawiam budzika, stary. Ja się no budzisz się normalnie, tylko po prostu o innych godzinach zasypiasz. Tak, to no o 22 to spać. Cały dzień. To jest tak zajebiste, kurwa. Też było. Teraz, ej, teraz mógłbym oglądać odcinki Śpimy. No, mógłbyś sobie o 22. A wcześniej miałem tak, że 22 jak Śpimy opublikowałem, mówiłem, kurwa, dopiero połowa dnia. No, a ty, puszczajmy może premiery, jako premiery te odcinki, może ludzie będą właśnie wtedy włączać jako premierę i będą szli spać. O tym, naprawimy tryb ludziom. Myślałem o tym, tylko problem z tym jest taki, że jeżeli ktoś wejdzie o 20 na przykład, no tak, będzie miał połowę odcinka. Będzie miał połowę odcinka i będzie mu żałował, nie będzie miał całości. No trochę tak. Lipa taka. Sylwestrowy był wyjątkiem, bo Sylwestrowy był fajny. No czy tak. Fajny, czy mi się wydaje, że fajny pomysł. 200 osób było. No ponad. Myślę, że z 5. Może nawet więcej było w pewnym momencie, nie patrzyliśmy później nawet. No, fajne to było. Dobra, słuchaj, dzisiaj pogadamy sobie o... Byliśmy ostatnio w kinie na Awatarze, nie wiem, ktoś pisał pomysły, trzy razy ktoś pisał o Awatarze 2. No, nie wiem, czy to ciekawy temat, ale coś się wymyśli na ten temat. Tak, bo generalnie Awatar to oglądałem lata temu z tatą. No kiedy to wyszło? W 2012 albo wcześniej jakoś. No coś takiego, więc to było mega, to mega dawno. Dawno oglądaliśmy. No tak, no bo później bo zrobiliśmy coś takiego, że przed kinem obejrzeliśmy sobie u siebie tutaj jedynkę Awatara. Tylko, że to był błąd trochę. Dlaczego? Bo... No właśnie ja wiedziałem, ja totalnie nie wiedziałbym co to są za postacie ja nawet, wiem. Nie pamiętałem tak, tego. To było dobre, że obejrzeliśmy, tylko złe było to, że my obejrzeliśmy pod rząd. Samego dnia. Tak, no bo później już, bo to nie dość, że Awatar pierwszy trwa 3 godziny chyba, to drugi też 3,5 i to się dłużyło w połowie, no, no to się no, to prawda. A tym bardziej, że to obejrzeliśmy zaraz przed kinem, że obejrzeliśmy cały Awatar, więc nam się poszliśmy do kina i obejrzeliśmy Awatar. No tak, no to więc to się kurwa oglądaliśmy Awatar 6 godzin, więc no. Więc no, tak. Ja byłem naprawdę już wyjebany w tym kinie, że miałem dość kurwa nie, ja nie miałem akurat, ale no, były momenty, że były co ważne. Bo to też nie każdy mógł tak oglądać. My oglądaliśmy go w kinie 4DX w Warszawie. 4DX i w 3D. 3D to są kina raczej, ale tak. 4DX jest tylko chyba nawet nie wiem czy nie jedno w Warszawie. To, nie, to byliśmy. W każdym dużym mieście. No tak, jest. No, jest jedno. Ale jest jedno, no właśnie. No, no to byliśmy w Warszawie z Arkady i możesz powiedzieć o co chodzi w 4DX. No w 4DX macie coś takiego, że macie fotele się ruszają, macie efekty dźwiękowe dodatkowe, woda leci i tak dalej. No takie 4D kurwa, jakbyście sobie mogli wyobrazić. Światła napierdalają, wiatr i tak dalej. I tak szczerze kurwa, jeżeli o to chodzi, to muszę powiedzieć, że to tak ose działa. Pierwszy raz jak byliśmy w kinie na tym, zajebiste. To było takie wow, fajne, zajebiste. Drugie i te trzecie już, czy tam czwarte jak byliśmy, to... To problem jest taki, że się powtarza. Jest jeden zapach, to jest minus. Woda jak psika, to nie zawsze psika, zauważyłem. Nie zawsze ci w twarz leci, tylko różnie, jakoś dziwnie. No. I to jest taki psikacz, jakbyś sobie psiknął do mordy, do kwiatów taki psikacz. Więc to jest takie...
I powiem, nie fajne, że się fotel rusza i są wibracje. To daje dużo do oglądania. To jest dużo. Fajne. I... Ale w połowie filmu o tym w ogóle zapomniałem. Też zapominam. No, i już tak przyjechał do tego, że ten fotel się rusza, że nawet mam wyjebane, no, w co się rusza. No bo fajnie się wczuwasz. Więc, to. Plus jeszcze tak. To 3D było spoko. Chociaż, właśnie... chociaż to 3D ja miałem na przykład takie, że... bo to używać, kurwa, no wiadomo, na dwa oczy działa. Na przykład testowałem sobie, jak jedno zamykałem, to nie widziałem w 3D, nie było widać. Tak, w 3D. To sprawdzałem. Jest ten problem, że mam na jedno oko wadę trochę i widziałem pół rozmazanego obrazu trochę. No właśnie, ja mam to samo. Mam na jedno oko, mam wadę po prostu. To chyba nie jest generalnie kwestia wady, bo ja też miałem taki nie, problem. Nie, to jest kwestia wady. To widocznie masz wadę na jedno oko też. No to w takim razie tak, ale ja naprawdę widziałem rozmyty obraz i mnie to wkurwiało. Był strasznie. Trochę rozmyty, no bo mam właśnie na to jedno oko, no ale jak to zamykałem łączy oko, się, to było dobrze. No bo było w 2D wtedy. No, więc generalnie film jako 3D to... Ale fajnie, nie, duża różnica była, ale takie to było takie bardziej 3D, ale że... o 3D też zapomniałem w ogóle w powiedzeniu, też zapomniałem trochę, bo też tak porównywałem sobie to 3D, na początku było widać jeden wow, efekt, no, ten łuk no. Był taki, kurwa, że ci z boku no. Faktycznie, a później reszta to było takie, taka głębia ostrości bardziej. A może oni tak specjalnie robią, ty? Że na początku tylko? Że na początku takie 3D? Filmu ci zajebisty efekt, byśmy... Bo później to była taka głębia ostrości. A jedna rzecz jeszcze mnie wkurwiała, nie wiem, czy to przez 3D, czy nie. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, były niektóre sceny, kurwa, w 120 fpsach, a niektóre w 30. Co? Chuj mnie to wkurwiało. Nie zauważyłem tego nawet. No, ja widziałem. To były niektóre właśnie takie płynne w chuj. To dobrze, że mi nie powiedziałeś i tego. Niektóre były takie w połowie 30 fpsów. Takie znaczy, dziwne no, to bo było filmowym, strasznie. Generalnie filmowym jakby formatem. No właśnie może w normalnym formacie nie 3D, może to 3D to ten efekt to powodował jakoś. Aha. No bo generalnie się robi w były takie w chuj płynne, a niektóre były takie ten. No ale takie... No generalnie spoko, lepiej to się oglądało. Mi się wydaje niż normalnie jakbym to oglądał bez tych 3D i 4D. No i, ale inaczej, chociaż nie, poczekaj, nie mogę tego powiedzieć, bo to fabułę zaspoileruję. A, no spoilerować za bardzo nie możemy, kurwa. Więc. Dobra, nie, ale mogę powiedzieć tak. Zakończenie jest bardzo otwarte. A, no zakończenie jest w chuj otwarte, tak jest, że będzie kolejna część tego Avatara. Na pewno Avatara będzie kolejna jeszcze. Część. To nie jest spoiler, mi się wydaje, jak powiem, że jest otwarte. Plus, moim zdaniem, nie podobało mi się zakończenie tego filmu. Dlatego, dziwne że, było. Dlatego, że uważam, że to jak oni ja w ogóle się skapnąłem tam jedną postać, to mi wy później mi powiedzieliście, bo ja tak samo, jak rozumiałem, tak jak nasz ziomek też zrozumiał, że to był jego brat tam, co ten... Spoiler chyba. No ale to i tak nie wiedzą, o co chodzi, no ale to... To no kurwa, ginie ktoś na końcu, to wiadomo, w każdym filmie to ktoś ginie zawsze. To był brat. No właśnie, ale myślałem, że ten nie ten, co ten... Drugi. Ten chyba młodszy, czy chuj wie, no nie pamiętam. No dobra, no to... No ale okay, to właśnie, to jeżeli chodzi o to zakończenie, no to dobra, tak nie zrozumiałem i nie miało sensu, jeżeli... Mi chodzi o to, że tam jest ten. To, że zakończenie jest otwarte, to jest jedno, ale to, że zakończenie poprowadzili w taki sposób, że jakby... A, no że specjalnie, że będzie kolejna część, nie, żeby... Nie, zupełnie nie. Chodzi no, o to, wiem, że... O co ci chodzi. Chodzi o to, że... Tego kolesia jebanego. Fabuła była bardzo wielowątkowa, a zakończenie no, załatwiło tak. Sprawę tylko jednego wątku. To znaczy, oni totalnie olali w ogóle w tym filmie, kurwa, to, że tam się dzieje coś jeszcze innego i co pokazywali na początku filmu. Aha. I... No bo jakby... Kurwa, co się działo? No bo ja nawet nie pamiętam. Inaczej, mogę powiedzieć, o co chodzi. No bo byli w tym lesie, nie? No to w tym lesie coś się działo, tak? Avatar 2, podobnie jak Avatar 1, polega na tym, że ludzkość przyjeżdża na tą planetę i chce ich zniszczyć. No tak. I oni, kurwa, tej ludzkości w ogóle nie wybili. W tym filmie, w dwójce. Oni się zajęli się tym niedokończonym wątkiem z poprzedniej części. Niedokończonym wątkiem, tam tak dalej, ale ci ludzie, kurwa, którzy najechali na tą planetę, to też w ogóle i wycinali jest... ten las, to oni nadal to robią, bo oni w ogóle... Że w ogóle też ta kurwa postać i to wszystko z pierwszej części jest tak dopisane w chuj, mi się wydaje, tak? Że to rozpoczęcie, no, że, no bo... No też nie chcę spoilerować, mówić, ale ten koleś... Uważasz, że pierwsza część miała być po prostu finalną, a teraz na siłę zrobili drugą? No tak wygląda, że to było takie już do ten... Że no ta pierwsza tak. Była zakończona zgodzę tak się. Właściwie, zgodzę ale się. Zrobili sobie drugą, no. Ale mogli i teraz, jest, są, teraz już teraz nie zrobili tego błędu, co w pierwszym mi się wydaje, że dali przepustkę na kolejne części, a w pierwszej tak nie było za bardzo, ale nie jednak, było. Jednak pociągnęli może dalej. Może nie spodziewali no. Się, że taki hit będzie. Może tak, no bo był hitem sporym, ale właśnie to też, co ten, to a propos właśnie tego Avatara, że jarałem się tym, że druga część wyszła, mówiło o zajebiście, bo Avatara w tego pierwszym tylko wspominałem, że w chuj mi się podobał. Ja też, ale tak ja w ogóle oglądaliśmy, nie pamiętam. Też nie pamiętałem w ogóle, ale no. Jak oglądaliśmy teraz, ale właśnie też nawet jak oglądaliśmy, to nie podobało mi się tak jak kiedyś go oglądałem. No, był średni. Tak mniej mi się jakoś to podobało. Ale wiesz czemu? On wtedy był bardzo technologicznie nowy, to był jeden z bardzo... Ale nie no, fabularnie i tak dalej mi się podobał, po prostu w chuju miałem tę technologię, nie zwracałem jakoś na to uwagi wtedy. Mm-hmm.
Ale no jakoś tak, nie wiem, może mi się zmieniło podejście trochę do filmów, to co gadaliśmy na którymś odcinku, że więcej się teraz ogląda seriali niż filmów, bo jednak jak masz te długie treści, to tak na długo musisz się wciągnąć i tak dalej. Ostatnio. A jak masz serial, to ostatnio, wiesz, stary. Co obejrzysz? Co ostatnio? Ostatnio jeszcze jak obejrzeliśmy tego, po Awatarze to było w ogóle, to śmieszne. Kurwa, faktycznie ja oglądałem Awatar, a potem przyszedłem do domu i oglądałem film kolejny jeszcze. Ja pierdolę, po co to jest? Oglądałeś jeszcze film jakiś? No. Bo właśnie wróciłem z domu. Smutny był jeszcze i coś oglądaliście. Tak. Oglądaliśmy na Netflixie film. Włączyliśmy sobie film na Netflixie i to był film, po którym kurwa miałem ochotę usunąć Netflixa. Tak? Powiedziałem sobie, ale kurwa gówno jest ten Netflix, chciałem go wyjebać, pizdu. No co to było? Nie pamiętam, jak się nazywał ten film, ale opowiadał historię trzech alkoholiczek. I z opisu, opis był taki, że trzy alkoholiczki, ich życie wraca się do góry nogami, coś tam. No, wnioskowałem po nim, że one się spotkają i coś tam się stanie i będą jakieś dymy, nie? A to była po prostu historia trzech alkoholiczek i tyle. Tak, i one po prostu chlały, kurwa, chlały, wkurwiały, nic się kurwa nie skończyło, film w ogóle bez żadnego zakończenia. Jakiś dokument czy jako jakiś nie, film polski obejrzany. Film, kurwa. Aha, no, a jeszcze, polski to, wow. Jeszcze polski wow. Film i najlepsze było to, że na trailerze, na tym startowym ekraniku, jak masz na Netflixie, był Sławomir, ten zakopany, który miał alkomat i przykładał do tej typiarki, że ona jebana. Albo nie było w filmie. Albo był policjantem, był po prostu. Ale był w filmie? Była jedna scena, kurwa, w tym filmie, która była jakaś taka śmieszna, fajna, ciekawa. No ale musiał zareklamować tym, nie? I zareklamowali ten film. A cały film był mega chujowy, kurwa. Ale na przykład co do tych polskich filmów, spoko było to, co oglądaliśmy ten serial, co go mówiłeś, że w domu oglądałeś na święta chyba i go dokończyliśmy. A właśnie później. On ma mieszane, bardzo mieszane są opinie. No ale z polskich produkcji to, co obejrzeliśmy, to było jedno z lepszych. Ale na przykład moi rodzice, ja im powiedziałem, że to oglądam, moi rodzice to obejrzeli zakochani w tym serialu. Tak? Powiedzieli, że nie, no takie super nie, to bardziej było jak długi film po prostu, ale podzielili to na kilka części. Ale wiesz co, ja zauważyłem, że moi rodzice to się było, bardzo jarają serialami, których fabuła dzieje się w czasach wcześniejszych. I trochę ten serial. A to się działo w czasach wcześniejszych, czy działo w teraźniejszości? To nie były aktualne czasy. No jak nie, kurwa, telefony mieli wszystko i tak dalej, normalnie samochodzi, kurwa. Aha, faktycznie mieli smartfona, dobra. Nie, to było A to nie było lata 90, oni takie kurtkę mieli, kurwa, taką ten i... Nie, no to było w aktualnych czasach, bardzo aktualne. Okej, okay, bo jeszcze jakby... To było. Bo przez muzykę, oświetlenie i jakby kostiumy miałem wrażenie, że to są lata 90. Może wszystkie filmy tak są stylizowane po prostu, ale... No właśnie dziwne, czemu tak są stylizowane filmy? Nie wiem. Czemu polskie filmy, kurwa, są tak stylizowane w taki sposób? Na taki starszy, oldschoolowy trochę ten? No, bo może tak ciężko uchwycić to, że jest nowocześnie i to nie wygląda aż tak dobrze, może jak te stare czasy. No bo zobacz, jak na przykład sobie pomyślisz teraz o wszystkich filmach, które ostatnio oglądaliśmy. Oglądaliśmy jakiś film, kurwa, o gościu, no, który u babci spał. Taki... Co to był za film? Co koleś z babcią mieszkał, bo mama wyjechała gdzieś tam? Kurwa, to nie było to z tym gangsterem? A ja, nie, poczekaj, oglądaliśmy jakiś film na Netflixie. Co my to z tobą oglądałem, że no koleś z babcią mieszkał na rowerze jeździł dookoła bloku? A, no to było, czekaj, co to było, oglądaliśmy to, no. I mama wyjechała gdzieś tam, bo była chora. A, to było to gamingowe, taki gamingowy serial, o kurwa gościu, co gamerem chciał zostać. Tak. Gamerem chciał zostać, no tak. To oglądaliśmy. No i on też był taki, takie... kurwa, też był taki 90 lata. Nie, no to też były aktualne, kurwa, bo masz gaming. No dobra, ale on mieszkał w kamieniu. Faktycznie było gamingu, kurwa, czemu mi to oglądaliśmy w ogóle? No było gamingu, był serial, co obejrzeliśmy, czy film chyba. Ale... On był taki grubaskiem mały, no. I on sobie chciał grać w gry i on babci mieszkał, ale to był serial? A to było nawet spoko. To chyba zakończenie film. Było chujowe, film był chyba, no. To zakończenie było chyba chujowe, ale tak to spoko był nawet. Co jeszcze oglądaliśmy? Oglądaliśmy jeszcze no to jak zostałem gangsterem, to pierwsza część była spoko, a ta druga taka kurwa. To są lata 90. I właśnie no, tak no i właśnie. Polska. No i ale właśnie... te wszystkie te filmy polskie mi się wydaje, że za dużo nakładają na obraz kurwa takiego gradingu, że jest taki kinowy mocno, jest. Musi być taki. Jest. Jak chujowy polski obraz i oświetlenie, a jest tak nałożony tych kolorów ale to różnych. Wygląda jak klip po prostu. No, trochę jak tak. Muzyczny klip. Jest tak nałożony tych kolorów na pizdę. Ale mam problem, bo naprawdę dawno nie oglądałem dobrego polskiego filmu. No ja chcę Killera obejrzeć i Killerów dwóch. Od jakiegoś czasu to forsuję, żebyś obejrzeć. Ale masz jakiś polski film, który ostatnio oglądałeś i myślisz sobie, że jest no to jak zostałem gangsterem. Ta pierwsza część. Pierwsza część. Bo ona była spoko. No. A ta druga nie. A tak to nie wiem co. Ja nie oglądam takich filmów w sumie za bardzo kinowych. A co jest w kinie teraz? Weź sprawdźmy tak, zobaczyć co jest w kinie, bo może się okaże coś ciekawego. No bo jedyne to ten Avatar 2 i to było faktycznie taka spoko premiera. A czy tak to coś jest takiego, że do kina? Obstawiam, że będzie jakieś... Kino.
nic, bo jest teraz... Zrobimy kiedyś na IEM-ie test kinowych jedzeń, który popcorn jest lepszy w kinie. Kot w butach, Avatar. Kot w butach, Avatar. One of Dance, jakiś Terrifier 2, Masakra w Święta. Gra Fortuny, o kurwa ten. Jason Statham, Johanny. Febelmanowie. No jakieś takie Pan też filmy wyglądają. Listy do M5, do kurwa. M5, o, Ludwik. Billie Eilish, Life at 02. Ale jakieś o Billie Eilish coś. Na twoim miejscu, Andrzej Podejrzana, Ladies Night. Ladies Night, co tam będą filmy dla kobiet? Całe wesele. Dziwny świat, no świat jest dziwny. Dziwny świat. O, Bella i Sebastian. Czemu kurwa, czemu zawsze jest jakiś film o dziecku i jego psie? Nie wiem, też widziałem, też tak wygląda, jakbym widział ten film. Ale to jest kurwa tak motyw obalony, to jest tak, tyle razy już to było, że jest kurwa pies i jego dziecko. No tak mi się wydaje, że problem tych filmów jest taki, że one są, się wydają kurwa takie same. Taki jest jakiś patent i niczym się to nie wyróżnia szczególnym. Jak obstawiam, nie czytałem jeszcze fabuły tego serialu, ale tego filmu, ale obstawiam, że będzie jakiś problem z tym psem i on będzie próbował go odzyskać. Węzeł czarny. Chłopiec niechętnie spędza wakacje w górach u babci, jego cioci. Znaje Bellę, wielkiego pochodnego psa, pracowiedzą, ratować ją z rąk podłego właściciela. No widzisz? Pies ma źle w życiu i trzeba go uratować, no widzisz. Najbardziej Shaun Lato w swoim życiu, bo musi ratować psa, kurwa. Mega Shaun Lato. Znaczy, tak patrzę na odkładki tych filmów, to taki kurwa ci się nie wyróżnia niczym, żebym musiał to obejrzeć. Dzika noc. Ale mi się wydaje, że to się popsuło... To jest to klasyczne pytanie. A tak, kiedyś pytaj, był jakiś w IMAXie? Kurwa, raz to wspomniałem. To chyba Cinema City ma wszędzie IMAX, nie? Na czym to się różni? Nie wiem. O, Minionki były też jeszcze, no właśnie. IMAX, pełen wrażeń filmów. IMAX, nowe doświadczenie, które zagrali z wyobraźni. Fajnie, kurwa, piszecie wyrazy, kurwa. Przebłysk, dźwięk jest lepszy, kurwa, ta, przybicie się serca. No to 4D bardziej już. Galapagos 3D, nie? 4DX, tak. Więc to nie jest IMAX, nie wiem. A to jest Screen X. Aha! Ej, to fajne może być. A ja słyszałem, że to jest chujowe. To jest w Galerii Mokotów tylko, pójdźmy, na tym nie byliśmy akurat na Screen X-ie. To jest, widzowie, coś takiego, że macie ekrany z boku, jakbyście trzy monitory w kompie mieli. Ziemniak z 360 stopni stanowisko zrobił. A ja słyszałem, zrobił. Że to jest chujowe, bo... Bo musisz się rozglądać ciągle i nie wiedzieć, jak jest. Nie, bo zagięte jest, A. No to dziwne zrobili. Potrzebuję filmu. To jest trailer tego. Zobaczmy, jak to wygląda. W sensie widzę, będziecie widzieć, ale... A faktycznie, to jest aż do boku i to jest tak mega zagięte. Aha. Nie, faktycznie. No całkiem spoko. Znaczy spoko, bo na przykład to środkowe mogłoby być uzupełnieniem tego filmu. Bo to jest chyba rozciągnięte tak, że to jest uzupełnienie tego filmu, wiesz? Że główna akcja dzieje się na środku, a to jest uzupełnienie tylko. Powiedz trzeci raz, powtarzam. Powtarzam, to jest uzupełnienie filmu tylko, to jest rozciągnięte. Nie, no, wygląda spoko. To jest wygenerowane komputerowo, no. Kurwa, można na to pójść, a jakie są... No nie byliśmy na tym, to czemu nie pójść Screen tam? X, jak działa Screen X? Dzięki specjalnemu algorytmowi wiele obrazów, nawet... No wiem, że akcja siedzi na środku, a tam są masz tym tylko. No ciekawe to może być. No fajne. Są centrum akcji, więcej emocji. Ale to jest takie kurwa opisywane, jakby to było kurwa nie wiadomo co. Avatar jest na tym. Tylko? Albo dzisiaj to jest. A i tylko Avatar na tym jest, no to kurwa już byliśmy. Nie no, serio? A, bo tu wziąłeś kurwa wszystkie Avatar. Filmy. No nie, no nie, tylko jest Avatar. Bo się nie świeżyło chyba. No nie, wszystkie filmy. Ale bez sensu, że tylko Avatar na tym jest, szkoda. No a to jest jeszcze Screen X, IMAX, VIP jest śmieszny w tym Cinema City, bo jest taki fotel pojebany, jakiś do leżenia. Jest. Ja myślałem, że to jest jakaś karta do Ale kupienia. Nie, jest jakiś taki... Kurwa, gdzie to było? Ej, to może być VIP, fajne, więcej niż kino. Czekaj, gdzie to było? Ale czemu one robią kameralne sale? Czemu oni robią jakieś konkretne sale, zamiast po prostu w jedną to zmieścić? Tylko 4DX oddzielnie, ale tak, to mogłoby być ten Screen X i ten... Znaczy Screen X może chuj, ale... Ale VIP, nie, ten, ja gdzieś widziałem... Jest... Kurwa, to nie jest chyba to, ale ja gdzieś widziałem, że jest jakiś... Może to w innym jest, kinie, ale że jest takie coś, że masz... Łóżko jakby normalnie. No to jest chyba to, czy nie? No właśnie nie wiem. Kameralne sale, wykładane, rozkładane fotele. Wygodne, rozkładane fotele. No to jest to. Lobby, kurwa, ty. Otwarty bar z przekąskami, napojami bez ograniczeń. Kurwa. No dobre mają te ice'y. Tak? No dobre. Tego. No piłem ten ice, dobre to było. Werwa 4DX. O. A to werwa jest, kurwa, tym, że fotele są z werwy. Tu jest zimno? Aha. Jak, kurwa, zimno? Nie ma zimno, to jest woda, bańki? Stary. To jest nigdy woda. Nie było ej, baniek. Ej, baniek nie było. Ale, bo, ale bym miał kurwa mindfucka, jakby bańki się fajne. Ej, no. Nie było. I zapach jest tylko jeden, to jest skam.
A czy ten zapach działa dziwnie trochę, ci powiem, bo on jest jeden, ale jak na przykład... go inaczej. Jak sobie wyobraziłem, wczułem się to, co w filmie jest akurat pokazywane, no. To czułem w miarę zapach tego, jak dało się, trawę to, dało się to wyobrazić. No trawę się dało wyobrazić i wodę i zapach benzyny dało się w tym wyczuć taki. No pewnie taki miało to cel, żeby był jeden zapach, który możesz sobie wyobrazić, ale jak sobie tego nie wyobrażasz, to nie działa filmowe. To dobrze. Byłeś na maratonie filmowym? Nie. Ja byłem dwa razy. Ja bym się bał, żebym nie wytrzymał, żebym ja byłem dwa razy na maratonie filmowym i dwa razy były chujowe te maratony. No właśnie tego się nie bałem. Pójdę. Nawet ostatnio mieliśmy na ten horror i wyszliście w połowie. Wyszliśmy w połowie, bo te horrory nie były straszne. Mówiłem, bo to takie gówno robią. To było gówno w chuj. To jest bez barier. A maraton... tego awatara był. A, to jest grupy społeczne. Ej, Kino Helios nie ma żadnych, kurwa, jakichś takich udogodnień fajnych. Cinema City zapierdala tu jakieś, kurwa, wiesz, skala 4DX, tutaj coś tam robią. W sensie, Kino Cinema City to jest, kurwa, Freeze, a Helios to jest, kurwa, nie wiem, jakiś taki, kurwa, gamer, który, nie wiem, który, kurwa, nic nie robi specjalnego. No trochę tak. Po prostu kino. Co, jakie są jeszcze kina? Helios, Cinema City? Multikino jeszcze, a Multikino ma fajne jakieś rzeczy? Kurwa. No właśnie, na Multikinie byłem na tym maratonie, był dwa razy, no, kurwa, dwa razy rok pod rok. Popcorn dobry, bo przyniosłeś, bo pamiętam, mi smakował. No ale kurwa, te kino to ja pierdolę, tragedia, w sensie te maratony. Oni nie mają też nic specjalnego. Też nie mają żadnych takich, kurwa, udogodnień. Czy tylko Cinema City myślisz w ten sposób, żeby to robić? Nie wiem. A to jest fajne, bo to jakby powoduje, że jak chcesz do kina. No że jakieś, wiesz, coś masz, no bo tak to sobie w chacie możesz obejrzeć, no. A tak to, no to masz coś ciekawszego, coś się dzieje, jakieś wygodne fotele, wielory. Kurwa, albo się ruszają, albo jest ekran fajny. Wielki zielony krokodyl domowy. Czemu jest Abatar? Abatap. Czemu jest Abatap? To jest jakąś turecką, kurwa, tę okładkę dali. A tu jest Avatar. Turecka okładka im się wstała. A bo to jest Ukrainian dubbing! What the fuck? To nie turecka, tylko ukraińska. Oni, kurwa... Ej, mają dubbing jeszcze! Dubbing mają! A w polsku nie mają. Kurwa... Ciekawe. Ale to ciekawe, to fajna inicjatywa, że zrobili dla Ukrainy, żeby ten... I że właśnie masz ten. No? To dziwne, nie spodziewałem się. A te napisy w ogóle też w 3D były ciekawie zrobione, że tak się, kurwa, były też inaczej. W randomowych miejscach, no. Nie? A byłeś kiedyś... w kinie? No, byłem. Żółki, kocha TV. Czekaj, bo coś źle włączyłem. Kik TV? Kto tu streamuje oprócz Mitra? Nie wiem, czemu się to odpaliło w ogóle. Czy byłeś kiedyś w kinie, ale nie na filmie? Że na jakiejś premierze czy czymś? No, na czymś innym. No bo tam się dzieją też premiery jakieś różne i tak dalej. Coś kojarzę, ale nie mogę sobie przypomnieć, co to było. Ja na przykład... Kojarzę, że byłem, ale nie pamiętam, co to było. Ja już ostatnio byłem na tym premierze God of War'a. No. I tam był koncert muzyki symfonicznej, zajebiste. Tam na dole se stali. Tak, ale zajebiste. Pod ekranem. W sensie, ja serio myślałem, że to jest fake, że to jest podłożone dźwięk. Kurwa, szkoda, że gadamy w sumie o kinowych rzeczach, jak typa mieliśmy jakiegoś do kina, byśmy o nim pogadali. Kurwa, bez kitu. Z nim byśmy pogadali. Bo zgodził się widz, który powiedział, że pracuje w kinie, ale wiesz co, to jest dobre, bo on może nam przedstawić inną perspektywę tego. A, że tak jak gadamy teraz? No zależy do czego też ma dostęp w sumie tam w tym kinie, bo może coś ciekawego. Bo mieliśmy gadać o filmie, a nie o kinie, swoją drogą. Zeszliśmy na temat. No ale o Avatarze tak nie ma co gadać, tak ktoś zwrócił ten temat, ale też myślałem, że to się jakoś rozleje, rozciągnie na inne jakieś tematy. No ten Avatar to taki, kurwa, rozciągany już. Właśnie wkurza mnie to. Długo trochę trwało, wkurza mnie to. Właśnie mi się to tak wydaje właśnie, że przez to, że masz Netflixa, masz kurwa te inne rzeczy tak pod ręką i sobie oglądasz co chcesz, że tak w kinie jest ciężko też znaleźć coś ciekawego, plus jak nawet jest długi ten film, jak ten Avatar na przykład, że to się tak dłużyć zaczyna trochę, te długie filmy. I nie wiem, czy to za parę lat, wiesz, nie zejdzie do tego, że będą tylko krótkie jakieś formy, a nie takie długie. Możliwe, że tak. Długie. No ale... max półtorej godziny to jest takie, że spoko film, a więcej to się dłużyć zaczyna już. Nawet ten, no też Avatar jest spoko minął, ale... Właśnie mi strasznie denerwuje bardziej to, że oni tak na... Nie lubię strasznie tego, jeżeli jakaś seria jest fajna i ktoś zauważy, że ta seria... Zeszmacili ci serię fajną. Że ta seria jest fajna, oni to zauważają i że się jest popularna i zaczynają robić kurwa 10 tysięcy odcinków albo a to z serialami bardziej się zdarza, z albo filmami. Kurwa, część no w sumie w Szybcy i Wściekli kurwa to zeszmacili trochę. Szybcy i Wściekli, Mission Impossible. Myślę, La Casa del Papel jest idealnym przykładem. To jest serial, który oglądałem z zapartym tchem, uwielbiałem go. Ostatni sezon, kurwa. Ty na czym to się skończyło? Bo ja na niczym, ja to wyłączyłem, kurwa, w połowie tego sezonu. Kurwa, to wyszedł jakiś nowy, bo ja nie pamiętam. Tak.
Już. Że nowy sezon, ja gdzie... Stranger Things nie obejrzałem też nowego na przykład, co wyszedł sezon, a poprzednio oglądałem. Fajny, podobno jest fajny. A nie, przed trailer w ogóle nowego Stranger Things rzucić, czy nowy? Tak? No, właśnie z 24. No ja nie oglądałem tego jeszcze, poprzednio tylko oglądałem, ale z tamtego. No, chcę powiedzieć, że La Casa del Papel to był jakiś serial nowy jeszcze, sezon. Się... Nowy sezon, który, uwaga, napada Linę Bank. A, no tak, już pamiętam, też mi się to dłużyło, no, że już było takie, kurwa, to samo i odgrzewane. No tak, pamiętam, tak. Tak samo też, obejrzałem, ale już tak, kurwa, znów. Tak samo z Prison Breakiem, było. Że z Prison też... Breakiem też, oni tam, kurwa, już na tym świecie się jakieś inne akcje w ogóle toczyły, a to się mogło skończyć fajnie też. Nie wiem, czy raz chyba obejrzałem tylko do końca, ale... A jest nowy sezon jeszcze. No, a ja pierwsze odcinki obejrzałem stary z 20 razy, a te piąty sezon, czy tam któryś ten ostatni z raz może, tak połową oka. Ale jak się zakończył do ciebie sezon? Może dać spoiler, kurwa, nie pamiętam już nawet. Aha, dobra, nieważne. Wiem, że była jakaś taka scena, że tam leżeli gdzieś, ale to się... Mega scena! Wow, istotne zakończenie fabuły leżą. Już nie pamiętam tego nawet. To mi się już tak ciągnęło i Michael Scott to w grobie, bo umarł, czy co? Nie wiem, nie pamiętam. No bo stare zakończenie, OG zakończenie tego serialu... Był film jeszcze jakiś też. Tak, ale stare zakończenie OG tego serialu jest takie, że Michael Scofield dowiadujemy się, że nie żyje. Bo ma chorobę. Ale oni postanowili, kurwa, po 10 latach uznać, że jednak chcemy jeszcze jeden sezon i go, kurwa, wskrzesili. Aha. A on grał, a ja słyszałem coś takiego, że miał nie grać, bo się okazało, że tam gra homoseksualista, jest gejem naprawdę i nie chciał grać. Coś takiego było. Było? Coś takiego słyszałem. A teraz mi jeszcze opowiedziałeś mi to i mi się że nie chciał grać, że... heteroseksualisty. No właśnie, sorry. A ostatnio czytałem o czymś jeszcze. Czekaj, co to, kurwa, było? A, że... Dlaczego nie ma więcej części z filmu Breaking Cuts Bad. Vegas? A czemu? Są tylko trzy i dlaczego nie ma więcej? Bo producenci naciskali... Ja obejrzałem się Cuts Vegas w sumie. Ja oglądałem właśnie święta, ale nie cały. Producenci naciskali na to, żeby było, ale aktorzy, którzy tam grali, zgodzili się zagrać w tym sezonie ostatnim. Ale tylko dlatego, że będzie to ostatni sezon, bo nie chcieli być kojarzeni z tym serialem. Aha, okej, okay, w ten sposób. No i jakby nie patrzeć, no to w sumie są takie... bardzo w chuj kojarzeni tylko z tym. No tak, i to też ci utrudnia później drogę, no bo na przykład ten sezon, co ostatnio serial oglądaliśmy, ten Gaz, no to na przykład gra też osoba, znaczy nie jest Gaz tam, ale też gra podobną osobę na przykład, no, nie? No. Bo już się też kojarzy z tą osobą tak, taką, więc też gra podobną rolę. A propos Gaza i a propos Breaking Bad, ja na przykład a Breaking Bad się spoko skończyło. Spoko się skończyło. No masz jeszcze te inne. A ja bym się na przykład wkurwił, jakby się okazało, że oni by chcieli jeszcze jeden sezon zrobić, na przykład by zrobili jeszcze nowy sezon. No ale to się fajnie tak skończyło już, to by tego nie zrobili. No właśnie wkurwiłbym się, gdyby to zrobili. Tak, mogliby zrobić. Nawet nie mogliby zrobili. Ale to nie, tak się ten utrzymuje ten serial. Mogliby zrobić tak, że po prostu okazuje się, że jednak przyjeżdża karetka i go ratuje i żyje. A kto tam zginął? Nie pamiętasz? No kto zginął? No dużo osób zginęło, ale... No dobra, no nieważne. Coś końcowego było już... No, Walter White, kurwa, umiera na końcu, no. Tak? No tak, no bo to jest, o tym jest ten serial. On umarł na końcu, kurwa, nie pamiętam. No przecież zajebał się tą maszyną. A, no tak, ale i spoilery. Tym się skończyło. No już nie pamiętałem nawet. No, albo nie, no teoretycznie mogliby zrobić, że Jesse, kurwa, żyje i sobie robi swoje te. Wiesz co, Jesse nie chce grać, bo on naprawdę nie jest narkomanem i nie chciał grać narkomana, wiesz? Ale teoretycznie, ale zobacz, to jest furtka do otwarcia kolejnego sezonu, mogliby zrobić, że... Albo w filmie jeszcze było ten... El Camino, tak? No, to też nie oglądałem El Camino, na przykład nie obejrzałem też całego tego, bo chciałem z tobą obejrzeć, mówię, że nie oglądałeś Saul też chyba, bo nie pamiętasz, no, Saul Goodman. No nie pamiętam nic, bo nie oglądałem, a kurwa nie będę, muszę Breaking Bad obejrzeć, bo nie pamiętam. No, no tam są z tego, co oglądałem, że spoko się to łączy nawet. Rozwalić łóżko, Breaking Bad. Ale co, czekaj, co ja zacząłem... A, fajny jest ten kalejdoskop, zacząłem go oglądać. Ktoś napisał, no. Ktoś napisał na tym komentarzu, że zasługa oglądać, że tak? To się podoba. No ja tylko jeden odcinek obejrzałem, ten żółty i zielony się zaczął. No właśnie, ja zielony był spoko, obejrzałem. Ale... A i to w ogóle się nie... Netflix no, nie robi tego losowo jak fejl, coś, tego. Bo to jest ustalona kolejność. I ona chyba jest ustalona spoko nawet, bo... Z tego co mi się kolejny włączył, to się łączyło z poprzednią tak dobrze nawet, więc pewnie Netflix ustawił ten, ale można pewnie w innej kolejności też oglądać. No ale Netflix nie szafluje niestety jakoś fajnie. A jest opcja, a shuffle to jest na tym, na Netflixie mi się skojarzyło, bo jest shuffle, ale to ci wybiera losowy serial. Aha, nie, jest na Netflixie masz shuffle i ci losowy serial wybiera. Hej, to fajne w sumie. Właśnie nie, fajnie, nie wiem czy fajne, bo ja z tego też korzystałem, mówię, fajne, wybiorę, co się doglądałem i takie gówno wybrało, że już wolałem sam se przeglądać.
czy nie masz na przykład tak, że przez to, że na Netflixie jest tak dużo seriali, to jest tak duży wybór, to de facto nie ma nic do wyboru. No tak, no to jest właśnie ten problem, co mówiłem, nie? Że ci się później na przykład w kinie nic nie podoba, bo ci się nie chce filmów oglądać. Możesz i tak dużo tego i taki przesyt jest. No właśnie ja mam tak, ale że... mi się no i tak z tych wszystkich platform najbardziej Disney Plus ogląda, bo tam jest dużo OG rzeczy. Plus? Ja nie rozumiem tego. Jest dużo OG rzeczy, jakichś seriali fajnych i tak dalej, no zajebisty jest, tak, cool. Hotel? No na przykład jest też, jestem czarodzieje, jest Hannah Montana. No ale jest, nie, tak? Simpsonów sobie oglądałem, dużo rzeczy tam było jakichś fajnych. Na przykład Avatara, tam oglądaliśmy dużo filmów, tam jest spoko. Aha, też. Tak. Apple też jest spoko, bo jest dużo filmów kinowych takich i fajnych. Tylko problem jest taki, bo tam nie ma ani napisów polskich, ani kurwa ten. Rzadko się zdarzy, że są napisy polskie. Jest jeszcze Amazon. Nawet ten. A to właśnie w ogóle nie wiem. To też jest dość popularne, bo na kurwa pilotach są przyciski od Amazona, a tego ani razu nie włączyłem, ani nie wiem co tam jest. Włączaliśmy Amazona, bo na Amazonie oglądaliśmy, mój drogi, kurwa, Last Man on Earth. Aha, a to tam nie było tego w końcu. Czego? No tego Last Man on Earth. No tam... Nigdzie tego nie było, ale chyba na Polskę nie było po prostu, bo to było na Amazonie, ale chyba na USA. Tak, ale... Dziwne, bo to jest zajebisty serial strasznie, ja moim pierdolę, zdaniem. My oglądaliśmy to z napisami, tak, to ludzie, jakiś ktoś robił napisy, jakiś koleś, nie? I my tak, oddzielnie napisy. Pobieraliśmy je. A to jest naprawdę zajebisty serial, jeden fajny. Z lepszych serialów. On moim zdaniem powinien być normalnie na VOD we wszystkich krajach, kurwa, dostępny, fajny. Ja się dziwię, w chuj, zajebisty, że nie jest. By był, naprawdę fajny. To jest mega dobry serial. Last Man on Earth. No, polecamy w chuj. W sensie, to jest komedia, ale jest w chuj. Taki właśnie o kolesiu, który jest ostatni na ziemi i żyje sobie. I to jest zajebiste, naprawdę. To też, no nie dokończyliśmy. No, ale nie dokończyliśmy go dlatego, że ciężko się go ogląda, kurwa, przez to, że nie można go oglądać. Nie można go dostać nigdzie. I musisz pobierać. Kurwa, musisz pobierać z Pirate Baya odcinki, bo się nie da obejrzeć w Polsce. I skomikuj napisy polskie. I skomikuj napisy polskie trzeba pobierać. I za każdym razem trzeba to pobierać i synchronizować to, kurwa. Tak, my pamiętam, że synchronizowaliśmy je, bo te napisy nie są synchronizowane. One nie są synchronizowane, trzeba ściągać program do synchronizowania napisów. Ja pierdolę. 30 tysięcy rzeczy, jeszcze ale... najlepsze jest to, że oglądasz ten serial i okazuje się, że na przykład 7 odcinek drugiego sezonu jest kurwa w 300p na przykład. No albo też się zdarzało, chyba że nawet nie było jakiegoś. Albo jakieś odcinka nie było, albo byłyby napisy kurwa rozjebane i też się nie dało synchronizować. No jest zajebisty naprawdę, ja to, więc... ja to pamiętam, ja bym go jeszcze raz chętnie obejrzał, jakby no ja był też, dostępny ale... na VOD, tak już w pełnym tym, to bym to obejrzał. No nie da się go właśnie kurwa nigdzie dostać, bo... No. Raz, że wycofali go ze wszystkich kurwa możliwych miejsc, gdzie można go obejrzeć, jest tylko jedno miejsce, które można go obejrzeć, czyli Amazon. A Amazon nie blokuje, ma w Polsce. Blokuje oglądanie go w Polsce, co za tym idzie, no dobra, możesz sobie obejrzeć. Na VPN, ale by nie będziesz miał napisów nawet, nie? Nie miał napisów, więc chuj, ja będziesz rozumiał tak naprawdę. Znaczy, no to, co zrobić, da kurwa? Się zrozumieć, ale to tak pół na pół. No chujowo, chujowo. Ale jest dojebanym serialem, naprawdę kurwa, przetrwaliśmy chyba 4 sezony w Telekom Batalion. No. A jest chyba z 5. No, bo 6. Ale jest, chyba właśnie, to jest fajny serial, bo to jest jeden z tych seriali, gdzie główny bohater się wkurwia. Wkurwiał? No chyba wkurwiał. Tak, jakby, no on był zjebany. Jakby to jest człowiek, który cały czas ma problem z czymś, w sensie, że dąży do czegoś, żeby coś zrobić i cały czas jakby wpycha sobie kurwa patek między szprychy do wełny. Cały czas. No, tak, to jest i masz tak, że jak można tak bardzo coś spierdolić, że myślisz, kurwa, co za David jebany. I jeszcze to jest ten typ bohatera, który brnie kurwa w swoje własne kłamstwa. No właśnie on tworzy fabułę, o to chodzi. Swoje właśnie, własne jakby fabuła, kurwa zjebaństwo. Coś się działo, nie? I gdyby powiedział prawdę, przyznał się, to wszystko by było okej, okay, nic by się nie stało, ale on nie kurwa mówi, nie, rozpierdala, nie, wszystko ten. I jeszcze bardziej. I są zajebiste cliffhangery, że masz tak, że oglądasz jeden odcinek, niż kurwa muszę oglądać. No, one są w ogóle krótkie te odcinki, więc się fajnie ogląda. 20 minut ma no, jeden odcinek. Ale jest ich dużo, ale fajnie się jest to ta muzyczka zawsze. Kurwa, że zapomniałem tego. Musimy to dokończyć w sumie, tam no, ostatni jakiś ten sep. Serial polega na tym, że jest człowiek, który jest według pierwotnej fabuły OG ostatni na ziemi. Na początku jest... właśnie robi te rzeczy, które wiesz, za dzieciaka na przykład ja sobie tak wyobrażałem, co jakbym był ostatnim człowiekiem na ziemi. I tak kurwa wiesz, idzie do sklepu, wypierdala wszystko do jakiejś willi najdroższej, tak. Idzie sobie tam żyje. Gra w golfa, strada do basenu. Trap house kurwa robi, zajebiste tak. To jest. No i się okazuje, że jednak jest jeszcze jedna osoba i to jest kobieta. I ta kobieta jest bardzo wkurwiająca, też, ona też jest wkurwiająca, jak nie patrzeć. No i jakby oni se żyją. I dalej nie będę spoilerował, bo to jest... Już bardzo mocno spłacza. Samolot leci, kurwa. Nie. Rakieta. No i co? No i to jest bardzo fajny serial, bo dużo się różnych rzeczy niespodziewanych dzieje i jest śmieszny i jest fajny. I dziwię się w chuj naprawdę, że go nie ma. No dziwne powinno być. Ale chyba widziałem gdzieś, że można kupić Blu-raya z tego, w sensie tylko tak? Płytę, no. A, płytę.
No. Kurwa, nie istnieje coś takiego odtwarzacz, ty. Ja zawsze miałem problem nawet na jakąś płytę, którą czekałem przed premierą. Nie miałem jej odpalić, nie? A wiesz, sprawdzę. Jeżeli chodzi o na przykład albumy rapowe, przez to, że nie mam kurwa nigdzie tego. Sprawdzę, z którego roku, 2015. Na Disney Plus? To jest 2015 i to nie jest dokończone chyba. Na Disney Plus? Ty, to jest na Disney Plus? Nie gadaj, mówiłem, że Disney Plus jest zajebisty. Jeżeli jest na Disney Plus, to oglądamy dzisiaj Kasia. Mówiłem, że Disney Plus jest zajebisty. Swój profil? To jest swój profil ten. Tak. Wpisz pin tutaj. Taki sam jak zawsze? 3, 4. Aha, to nieźle. To niezły pin. Dobra, enter. Nie ma. Nie dla Polski. A to było coś nie subskrypcję, może. A nie, no to subskrypcja. To nie będzie polskiego przecież ten. Aha, ostatni nie, to nie jest to. To nie jest to, ale nie, bo jest na tym, na... No to tak samo jak na Amazonie się wyświetla, że jest, ale nie dla Polski. Ale jest po polsku nawet opis. Żart, co? I patrz, normalnie się pokazuje wszystko. A i co śmieszne to jest... A, jest, to serial powstał w 2015, jest tu, że 2022 rok, czyli który był tamten. No. Jest co śmieszne, że tak się zaczyna, to nawet w opisie jest, więc to żaden spoiler. Że wirus opanował planetę i on no. jest ostatnim na Ziemi. Czajcie, to był dla mnie mindfuck w chuj, bo to oglądaliśmy nawet chyba rok temu, albo dwa, no. po COVID-zie jakoś, w pandemii. I to było 5 lat przed pandemią, kurwa, ty, jak to przewidzieli. I to dużo rzeczy było takich, że... Last Man on Earth, Disney Plus. No, dziwne. No to się ostatni człowiek na Ziemi. Ale jest po polsku opis nawet. Ale teraz to jest dziwne, że tego nie ma. Powtarza skontaktu się z pomocą techniczną. Kod błędu 41. Dziwne, że tego nie ma, bo to jest nawet po polsku opis. A wpisz The Last Man on Earth VOD. Czekaj, kod 41. Jak jest problem z kodem 41? A to jest jakiś group watch, bo ty nie masz group watcha jakiegoś wyłączonego, ale to nawet nie wytegowuje się. A to może nie działa mi przeze mnie. Zarządzania prawami, nie masz praw jakichś do oglądania tego tu. Może gdzieś jest włączony na telewizorze albo... No dobra, to załóżmy, że jest, jeżeli jest... Ale patrz nawet na... A weź Upflix, no. Weź Upflix. Co to jest Upflix? To ci pokazuje, gdzie jest VOD. Aha. Chyba. No. A, nie ma. Gdzie obejrzysz, nie jest dostępny. No, a jest dojebany. I jeszcze co ciekawe... aktorka, która gra w tym serialu... grała również... Muszę sobie teraz przypomnieć, to gdzie... Co to? Zamówiłeś coś? Nie. Nie, może jakiś kurier. Ta aktorka grała też w innym serialu, który pamiętam, tylko nie pamiętam w jakim. Ta typiara? A, ona chyba grała w... Nie wiem. Billy Ted. Obozie integracyjnym. Nie wiem, kurwa, ona grała gdzieś w jakimś serialu, ale nie pamiętam. Dobra. Więc generalnie polecanko, bardzo fajny serial. Nie wiem, czy mam jeszcze jakiś taki serial, fajnie, który nie. kurwa można obejrzeć, tak że sobie myślisz, ale zajebisty? Jest taki jeszcze taki serial? No nie wiem, ja mówię, mało seriali oglądałem zawsze. No teraz nadrobiłem nawet Breaking Bad w tamtym roku dopiero. I to było fajne. Stranger Things jest fajne, muszę dokończyć też sobie. Czekaj, zobaczysz, czy kurier przyjechał, czy mi się wydawało? Kurier. Co tu się dzieje na chacie? A, bo ty masz stąd widok tam, no ta. Przód. Ja to się na chatę chce włamać. Może ten przycisk ci przyjdzie, ty. No, jak przyjdzie przycisk, to otworzymy go teraz. Ciekawe. No nie, może coś się zjebało. Zadzwonił przy przypadek. Z innych seriali, które obejrzałeś, jest zajebisty serial, który możesz polecić komuś na pewno. Z innych takich ten... Nie wiem, staram się wymyślić coś takiego, co nie jest topką Netflixa. Myślę, że po prostu dużo już zapomniałem. Ja myślę, że oglądając coś takiego, co nie jest topką Netflixa, było spoko. Ale to nie wiem, czy coś takiego mam. Bo ja mało właśnie seriali oglądam. End of the Fucking World, kiedyś oglądałem, był fajny. Ja mam właśnie ten problem z serialami, że ja muszę to obejrzeć, kurwa, wiesz, ciągiem. Bo jak jeden dzień nie obejrzę, to już zapominam. No tak. Mam ten problem zawsze, jak oglądam coś. To prawda. No dobra, no to trzymajcie się, widzowie. Cześć, jutro widzimy się normalnie, może. A mogę tu nocować u ciebie? Możesz. Dzięki. Siema.